się by już nie widziało. No, nie, podobny. Nie, podobny. Podobny, ale podobny. Tam tak. Jest kamper w środku, więc tak, my tak, tak jeździmy, tak, podróżujemy tylko. Ja wiem, bardziej turystyczne. Tak, tak. Ela. Jedziemy. Masz to? Tak. Jedźcie na Zalipie. Jedziemy zwiedzać. Do jedziemy teraz właśnie do Zalipia, do wsi, gdzie są malowane domki. Zatrzymaliśmy się na skrzyżowaniu. Jakaś pani chciała wejść do samochodu i normalnie chwyciła klamka. Ja halo! Myślała, że jesteśmy busem. Jesteśmy pod domem Malarek. Zaczynamy stąd zwiedzanie tego miasta, wsi, ponieważ dowiedzieliśmy się, że właśnie tutaj można zatrzymać mapkę, na której są wskazane domy pomalowane. No i potem będziemy sobie zwiedzać tą wieś i zaraz wam wszystkiego pokażę, wszystko pokażemy. Tu jest wejście do tego domu Malarek, także wchodzimy do środka. Dzień dobry. To jest nasza pracownia. Tutaj normalnie przychodzimy do pracy codziennie na 8 godzin. Jesteśmy tu na etacie. I tak jak Państwo widzą, koleżanki, panie malarki malują wyroby ceramiczne, bądź tam dalej takie łopatki drewniane, magnesiki. Najpierw nasza praca to jest takie malowanie plam kwiatowych, później kolejny etap to jest łączenie liśćmi łodyżkami, to jest wszystko ten sam wzór. I na końcu to jest konturowanie ciemniejszymi odcieniami bądź czarnym. I tu jest właśnie kilka tych domków, takich ładnie pomalowanych. Znaczy one są wszędzie, tak jak widać. Ale tutaj na dwóch rzeczach pisze zwiedzanie. Zapraszamy tam, że tam można spokojnie być, bo nie wszędzie już można. Jest po prostu tak dużo tych turystów, że niektórzy już po prostu nie chcą. Polecam zobaczyć kościół. Jest pięknie wymalowany również. Pogoda jest niesamowicie ciepła. Kaśka nie ma samochodu. Jak to? Co to znaczy? Gdzie on jest? Ja nie wiem. Ty miałeś? Ja pierdzielę, to ziomek ma samochód. Co teraz? Ja nie wiem. Tam jest. Tam jest! Tam jest! Tam jest! Tam jest jeden. Ktoś go ukradł. Facet, co to? Widziałeś tego? Ten! Tu jest otwarty samochód. Są kluczyki. Dobra, ale mi się ręce częsą. A! Szybko. Odpalaj, człowieku. Nie ma czasu na gadanie, ogień. Goń, tam jest. Za trąb. Zaraz go dojadę i normalnie zajadę mu drogę. Skręca, dobra. No, skręca. Zaraz go złapiemy. Zaraz dojadę. Mamy go. Wysiadaj, złodzieju. Wysiadaj. Cześć. A to Karol? Łukasz? Pani to ja? Łukasz? To ja? To twój brat bliźniak? To mój brat tutaj mi ukradł samochód, nie mówiłeś mi, że bierze mi samochód. Wyglądamy tak samo, więc stwierdziłem, że mogę też twoim autem sobie pojeździć. Ale możemy się już zamienić z powrotem. Możemy. Kto jeszcze nie zna, akcja oczywiście była pod kontrolą, to był prank. To jest Karol, to jest Ola z kanału Busem Przeświat. Cześć, witamy. My też sobie podróżujemy busem, tylko bardziej kolorowym, mamy trochę więcej fantazji, jeżeli chodzi o malowanie auta. Niestety nie mamy fantazji, jeżeli chodzi o wnętrze, więc... Ale mamy fantazję, będziemy mieli fantazję za miesiąc, bo wtedy przerabiamy tego naszego najnowszego busika i wtedy będzie fajny, więc wtedy będzie fantazja. Na razie faktycznie brak. Ale za to fantazji nie brakuje paniom, które mieszkają tutaj w tej wsi, do której was zaprosiliśmy, które malują chaty w środku, na zewnątrz i tak dalej. Obok mieszka taka nasza ulubiona pani. O, jeżeli super. Jest, to nas wpuści do domu. Yes. I tam pokażę. Yes. Prowadźcie. A co ostatnio pani malowała? Pani, poprawiałam. Wszystko poprawiałam pani, bo już było bardzo przyniszczone po 10 latach. Wszystko. Tą zagadkę maki, to pani poprawiałam, to
w kotłowni, o, zobacz dużo teraz rzeczy. Teraz będziemy patrzeć. Na korytarzu, zobacz pani. Kapelusze, o, kapelusze też możesz zmierzyć. O, widzisz, śmiech. O, jak mu jest ładnie. O, weźcie tu do przodu deczkę. O, tak. Zaplażony. Kapelusze, o, nie chcę zjeść. Zobacz, jak do tej brody. O, proszę. O, ale paradnie. Ja, Grzesza, proszę, mnie korale. Ten już łapy pokoju. Proszę, ja mogę założyć sobie makinę. O, no, no. Proszę. I zalipię. Nowe profilowe zdjęcie. Czekaj, czekaj, czekaj. O, proszę. O, proszę. No i pięknie. Jesteśmy w jednym z malowanych domów w Zalipiu, ale skąd w ogóle tutaj się wzięła ta tradycja? Dzisiaj wszystkie te domy wyglądają jak normalne domy, poza tym, że są kwiaty, ale są tutaj normalne lodówki, normalne piece, kuchenki i tak dalej. A kiedyś tak nie było. Kiedyś były takie proste piece, no nie takie jak ten, tylko takie normalne opalane drewnem, które bardzo kopciły. I wszystkie ściany w tych budynkach, tutaj w tych domach były zakopcane na czarno. A panie, które tu mieszkały, nie chciały, żeby było tak brzydko. I postanowiły, że będą jakoś upiększać sobie te czarne ściany i takimi białymi packami na tych czarnych ścianach robiły proste kwiaty. Potem stwierdziły, że to jest fajny sposób, więc te kwiaty były coraz bardziej skomplikowane i to wszystko ewoluowało do tego stopnia, że tak jak widzicie, teraz są te kwiaty kolorowe. Są różne wzory, najczęściej są to kolory naturalne, czyli właśnie jakieś zielone, pomarańczowe, czerwone i tak dalej, ale początkowo domy były malowane tylko wewnątrz. Dopiero kilkadziesiąt lat temu ta cała tradycja zaczęła wychodzić też na zewnątrz i dzisiaj, jak się podróżuje po Zalipiu, to widzi się właśnie domy, które są malowane na zewnątrz, a wszystko jest napędzane też przez coroczny konkurs, który nazywa się Malowana Chata i który jest stworzony po to, żeby ta tradycja przetrwała, żeby ludzie byli motywowani, tutaj mieszkańcy, do tego, żeby malować swoje domy i co roku każdy z tych domów wygląda inaczej, więc jeżeli przyjedziecie tu za rok czy za 5 lat, domy będą pomalowane inaczej, bo będą nowe malunki, które co rok są zgłaszane właśnie do konkursu. Kwiaty do ręki musisz wziąć. Ale ja nie wiem, czy ty teraz ściemniasz, czy... Boże, bez tego. Polecam estrój na studniówkę. Jak się wkomponowała tutaj w otoczenie. Prawie cię nie widać. Prawie jak Maryja. To jest właśnie wizja pani Danusi, tak ma wyglądać tutaj zdjęcie przy tym piecu. Ale bardzo fajne jest to tutaj w Zalipiu, że to nie tylko starsi ludzie, którzy pamiętają początki tej tradycji, robią to wszystko, ale młode pokolenia też, bo w szkołach uczą się dzieci tego. Poza tym jest osobna kategoria w tym konkursie Malowana Chata właśnie dla młodych dzieci i ta tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, więc jest szansa, że to wszystko przetrwa. Koniec pięknego Zalipia. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, poznać bliżej to miejsce i poznać ciekawe historie jego mieszkańców, tutaj gdzieś będzie, tutaj będzie link. A teraz jedziemy na nocleg prawdopodobnie. Będziemy szukać miejsca, gdzie się rozbijemy. Bardzo się cieszymy, ponieważ to jest drugi raz, kiedy jedziemy właśnie w dwa kampery gdzieś na obozowisko, na przystanek. Także jesteśmy mega, mega, mega podjarani. Większość z was już zna ekipę Busem Przeświat, ale niewielu z was widziało, jak oni żyją w środku, dlatego teraz zapraszamy was, zrobimy wam im wjazd na chatę. Wjazd na vana. Od razu zaznaczam, że to jest jeden z trzech naszych busów i to jest bus, który jest najgorzej przygotowany, bo dopiero zaczynamy tak naprawdę go przerabiać. Podróżujemy nim już dosyć długo, bo teraz spędzamy w podróży jakieś 10, czasem nawet więcej miesięcy w roku, ale to, że ten bus jest tak lekko tylko przerobiony, to też pokazuje, że nie trzeba wielkich pieniędzy i wielkich przeróbek, żeby po prostu wsiąść w zwykłe auto i zacząć podróżować. Ten samochód, którym podróżujemy, to jest akurat Delica Mitsubishi 4x4. Samochód bardzo rzadki w Polsce, ale to jest jeden z niewielu busów z napędem na cztery koła. Czyli
wjedzie wszędzie i z każdego miejsca wyjedzie potem, a przez to, że jest buda busa, no to ma dużo miejsca w środku, ale to już Wam pokażę w środku. Auto w tej wersji, którą my mamy, jest czteroosobowe, czyli mamy dwa fotele normalne z przodu i dwa z tyłu. Te z tyłu są obrotowe i w tej chwili są obrócone w drugą stronę, bo robimy tak, że jak z Alą podróżujemy tylko we dwójkę, to po prostu tutaj z tyłu sobie siadamy, żeby na tej części tu popracować, ugotować coś i tak dalej. To w ogóle to jest takie bardzo prowizorycznie zrobione łóżko. Tak jak widzicie, to są po prostu dwie płyty na kilku takich nóżkach. Pod spodem jest przestrzeń bagażowa, w której mamy jakąś kuchenkę, zapasy jedzenia, butle z gazem i masę innego sprzętu. I w nocy robimy po prostu tak, że te materace, które tutaj mamy, to są materace z Julii kupione za chyba 70 zł, które idealnie nam pasują tutaj na szerokość tego samochodu. Te materace się tu rozkładają, ta górna płyta wyjeżdża i ona najeżdża idealnie tutaj po prostu na te podłokietniki. Do tego miejsca i robi nam się taka długa przestrzeń do spania. Te skrzynki z zapasami jedzenia, z elektroniką idą wtedy pod spód, a my tu mamy taką przestrzeń do spania. Gdybyśmy byli w jakichś zimniejszych regionach, tak jak byliśmy ostatnio za kołem podbiegunowym, to tutaj mamy schowaną rurę z ogrzewaniem postojowym, z taką rosyjską podróbką. I to jest normalnie podłączone do piecyka, który jest podłączony do zbiornika z dieslem, więc ja sobie tutaj naciskam w nocy tylko przycisk, zaczyna się to grzać i mieliśmy tak, że jak na zewnątrz było minus 20, to my tu w środku mieliśmy plus 20 i to na najniższym poziomie grzania, więc jakbyśmy dali jeszcze więcej, to by ciężko było przeżyć. To, co jest fajnego w tym aucie, to też to, że jest 5 szyber dachów, jeden z przodu, 4 z tyłu. Teraz są pozasłaniane, ale potem je otworzę, żeby pokazać. Więc jak na przykład pojedziemy sobie na obserwację zorzy czy gwiazd, to leżymy tu i widzimy z góry wszystko. Z tyłu, jak przejdziemy, to po pierwsze tu jest taka ciekawostka, która wiele osób dziwi, co tutaj robi takie lusterko i do czego to służy, czy to tu się golimy, czy co. A prawda jest taka, że to jest taka analogowa kamera cofania. To znaczy kierowca z przodu patrzy sobie w swoje lusterko kierowcy, w którym odbija się widok stąd, a w tym widoku odbija się cały tył tutaj. Więc ja cofając widzę wszystko, co tu się dzieje, bo to lusterko jest takie szerokokątne i widzę, ile mi zostało. Jak sobie otworzymy tutaj, to możemy zobaczyć właśnie resztę tej konstrukcji naszej. Tu są te materace, które tam rozkładamy. Duży zbiornik na wodę, jakieś łańcuchy śnieżne. Już za miesiąc będziemy to troszeczkę inaczej przerabiać, bo zamysł będzie ten sam, ale to wszystko będzie tutaj zabudowane i tu będą po prostu szuflady. I te szuflady już mamy wymierzone, 10 lat podróżujemy w ten sposób, więc mamy też doświadczenie, co gdzie powinno być, jak to powinno wyglądać. Ale szuflady to trochę za małe słowo, bo to będą takie bardziej takie moduły całe wyciągane na taki, tak, takie wielofunkcyjne szynach jakby i one będą się rozkładać, że na przykład tutaj będzie, nie wiem, tu wyciągasz tutaj to, przekładasz i robić się blat, tutaj otwierasz kuchenkę, tu będzie zlew i to będzie takie bardzo modułowe i bardzo złożone. Bo tak jak wspomniałem, podróżujemy od 10 lat trzema różnymi samochodami, jeden samochód mamy w Stanach i tam realizujemy taką podróż przez trzy Ameryki od Alaski aż do Argentyny. Samochód czeka na nas teraz w Kalifornii i za niecały miesiąc to auto zostawiamy w Polsce, a my lecimy do Stanów, odbieramy tamtego busa i będziemy sobie jechali dalszą trasę przez Stany. I z tamtej podróży robimy też filmy codzienne, takie daily vlogi, na których opowiadamy o naszej codzienności, więc jak ktoś ma ochotę coś takiego poglądać, zapraszam na kanał Busem przez Świat. Ja dodam tylko, że ja właśnie, jak oni pojechali na pierwszy etap wyprawy do Ameryki, to właśnie tak trafiłem na kanał Karola i Oli i tak się dowiedziałem o Van Life'ie i gdyby nie oni, to nie byłoby nas. Proszę. Także dziękuję bardzo, że dziękujemy, że tworzycie przy pierwszej, jak pojechać na Alaskę. Przy czwartym chyba odcinku. Dwa lata temu jakieś. Tak, trafiłem na pierwszy, czwarty albo piąty odcinek, zobaczyłem jeden, mówię, super. Wróciłem do czwarty, trzeci, drugi, pierwszy, mówię, kurde, niewiarygodne. Później YouTube mnie pokazał mi Van Life i tak dalej, różne inne, że to coś takiego istnieje. Mówię, wow. I wtedy Kaśka! Kaśka, może byśmy sprzedali wszystko, a Kaśka mówi, już ci to tyle razy mówiłam, tyle razy. No i sprzedaliśmy wszystko i podróżujemy. Ten samochód, ten właśnie pokazuje, że nie trzeba mieć jakoś super zrobionego samochodu w środku, tak jak wy macie wszystko, tylko naprawdę można wstawić tam skrzynki, jakieś proste materace. To łóżko Karol zrobił w 40 minut pod blokiem, więc nawet nie potrzebowaliśmy terenu jakiegoś, nie wiem, garażu czy coś, żeby robić takie rzeczy, tylko w 40 minut to zmontował. No i tak naprawdę można ruszać już gdziekolwiek, no. To jest fajne, że zwykły samochód jak każdego z nas.